jak najlepiej ładować lipo i przechowywać. Taka torba specjalna, najlepiej na zamek, te są na rzepy. Jest to ognioodporna z wyjściem na kabel. Pakujemy do środka i ładujemy. Do przechowywania też może być taka skrzynka. Jest to skrzynka amunicyjna z uszczelką, hermetyczna, ognioodporna, że nawet jak się zapali, gaz się nie wydostanie. Wiadomo, że lipo jest bardzo wybuchowe. Także jak nie dbamy o lipo, możemy spalić chatę. Także najlepiej się zabezpieczać, ładować i przechowywać baterie, czy to lipo, czy to lion. Najlepiej w takiej właśnie torbie i walizce. Skrzyni metalowej.